Laura Breszka, znana z pechowych związków, w końcu trafiła na swojego tego właściwego w osobie Mateusza Króla. Przed tym związkiem, jej życie uczuciowe było pełne nieudanych relacji, w tym próby zbudowania wspólnej przyszłości z ojcem jej córki, Lee oraz Antonim Królikowskim. Gdy Laura związała się z Mateuszem, szybko zostali okrzyknięci jedną z najszczęśliwszych par polskiego show biznesu. Wydawało się, że wszystko zmierza ku lepszemu, a nawet mówiło się o ślubie. Laura, zawsze wierząca w miłość od pierwszego wejrzenia, nie szukała jej na siłę. Otwarcie wyznawała, że bycie singielką jest całkiem w porządku, byle nie za długo. Jej szczęście wydawało się być pełne, gdy w 2017 roku media obiegła wiadomość o jej związku z Mateuszem Królem który w tym czasie zyskał rozpoznawalność dzięki roli Kazimierza III wielkiego w serialu Korona Królów. W wywiadach Laura mówiła o swoim szczęściu i planach na przyszłość, wyrażając nadzieję, że jej marzenie o stabilnej i kochającej rodzinie w końcu się spełni. Niestety, pomimo obiecującego początku, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Co poszło nie tak w tej, wydawałoby się, idealnej miłości? To pytanie pozostaje otwarte, pozostawiając Laurę z jej przemyśleniami na temat miłości i samotności, które wydają się być stałym elementem jej życiowej opowieści. Mateusz i Laura, mimo że ich drogi krzyżowały się na uczelni już w 2009 roku, nie przypuszczali, że to właśnie miłość do audiobooków zaważy na ich przyszłości. Spotykali się często, uczestniczyli w tych samych imprezach i mieli do siebie sympatię. Ale początkowo nie rozważali głębszej relacji. Media plotkarskie nieprawidłowo sugerowały, że ich uczucie rozkwitło na planie serialu na wspólnej, choć w rzeczywistości nigdy nie pracowali tam razem. Ich prawdziwa historia zaczęła się pisać dopiero w 2017 roku, kiedy to zostali zaproszeni do współpracy nad audiobookami powieści Pauliny Świst, komisarza i prokuratora. Przez kilka tygodni wspólnych sesji nagraniowych, ich wzajemne zrozumienie i wspólne pasje coraz bardziej ich do siebie zbliżały, aż Mateusz postanowił zaprosić Laurę na randkę. Okazało się, że mają wiele wspólnych zainteresowań, co tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni. Ich związek rozwinął się błyskawicznie, a Mateusz nie tylko pokochał Laurę, ale także zaakceptował i pokochał jej córkę, sześć letnią wówczas Li. Laura, mimo wcześniejszych nieudanych związków, w tym z ojcem Lei, który rozpadł się niedługo po narodzinach dziewczynki oraz nietrwałej relacji z Antonim Królikowskim, w końcu znalazła stabilizację i szczęście u boku Mateusza. Ich historia to przypomnienie, że miłość może znaleźć nas w najmniej oczekiwanych okolicznościach, łącząc serca poprzez wspólne pasje i zainteresowania. Laura Breszka zawsze marzyła o tym, aby spotkać mężczyznę, z którym mogłaby założyć prawdziwą rodzinę. Jej życiowe pragnienie wydawało się spełniać, gdy poznała Mateusza króla, kolegę po fachu, którego pokochała i z którym zaczęła planować wspólną przyszłość, w tym ślub. Jednak niespodziewane wydarzenia globalne w postaci pandemii przyniosły ze sobą nieoczekiwane trudności, które zburzyły ich plany. Wybuch pandemii i związane z nią ograniczenia znacząco wpłynęły na ich życie zawodowe i osobiste. Mateusz stracił rolę w popularnym serialu Korona Królów, co spowodowało znaczne problemy finansowe i profesjonalne. Zaczęło się psuć w momencie, kiedy Mateusz stracił rolę w Koronie Królów i jego telefon zamilkł, cytują znajomi aktora w rozmowie z magazynem na żywo. Strata stabilizacji zawodowej wpłynęła na ich życie prywatne, doprowadzając do wzrostu napięć. Zgodnie z anonimowymi źródłami, gwoździem do trumny ich miłości stała się kwarantanna. Izolacja i ciągłe przebywanie razem bez możliwości odpoczynku od siebie oraz brak zewnętrznych aktywności tylko pogłębiły istniejące problemy. W konsekwencji Para zaczęła mieć trudności z porozumieniem się i zdecydowała, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie. Po bolesnym rozstaniu z Mateuszem Królem, Laura Breszka podjęła decyzję o skupieniu się na rodzinie, w tym na wychowywaniu córki Lej i synka swojej zmarłej siostry Daniela. Jej postawa wobec potencjalnych partnerów stała się bardziej zdecydowana. W wywiadzie dla Dzień Dobry TVN Laura stwierdziła, Nigdy nie zainteresowałby mnie mężczyzna który nie wziąłby mnie w pakiecie z Li i Danielem. To jest najbardziej kręcące, ta odwaga, że nie boi się niczego. Jej słowa podkreślają, jak ważne są dla niej wartości rodzinne i gotowość partnera do zaakceptowania jej sytuacji życiowej. Otwartość Laury na temat swojego życia prywatnego znacznie się zmniejszyła. Aktorka zdecydowała się chronić swoją prywatność, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z dwoma medialnymi związkami, jak sama to określiła w wywiadzie dla Gali. Wypowiedziała się na temat życia w świetle reflektorów. Mam za sobą dwa medialne związki i wiem, jak to jest być bohaterką brukowców. Laura wyraziła satysfakcję z tego, że paparazzi już nie czatują pod jej domem, co pozwala jej na większą swobodę i spokój. Podobnie jak Laura, Mateusz król również wycofał się z medialnego życia, podkreślając w rozmowie z Plejadą, nigdy nie chciałem być bohaterem plotek. Zależy mi na tym, by być aktorem, który jest znany ze swojej pracy, a nie z tego, co dzieje się w jego życiu prywatnym. Jego postawa wskazuje na pragnienie oddzielenia życia zawodowego od prywatnego, co jest dość powszechne wśród osób publicznych stawiających na dyskrecję.